Hej, siema, tu Paweł Zielonka Vlog. Witam was w kolejnym vlogu. Albo raczej w kolejnym unboxingu. Dzisiaj znowu unboxing kart. Teraz jest ich chyba z 20. Więc ja to podzielę tak na pół. Czyli po prostu na pierwszą część i na drugą. W jednym filmie otworzymy 10 i na drugim 10. Więc co? No i myślę, że wam się spodoba. No to więc życzę wam miłego oglądania. Jakby co, dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I miłego oglądania. No dobrze. Tak jak widzicie, jest ich w ogóle 20. I o dziwo, tą jedną część otworzę sobie w następnym filmie. A teraz będę otwierać te. I tak, to jest niestety ze serii pierwszej. I mogę wam jedynie powiedzieć, że dalej są dostępne w tym. Dostępne w Fanzoomie Krakowa. I kosztują 10 zł. No, zobaczyłem, że to 2 sztuki, więc cikosa. Tak, dalej są w pierwszej serii. Nie ma niestety drugiej. Szkoda. Ale planuję zamówić. Może kiedyś zamówię. Więc co? No to więc pierwsza szosetka. Kogo my tam mamy? Jozue. Kostis. Leonardo. I mamy Żakowa. Papa Nikolał. Teraz niestety go nie ma. Niestety go nie ma. Sikora. Jezus Dimas. Oczywiście jak ktoś jest kibicem jak nie Białystok, to zostawcie łapkę w górę. I kolejny. Zoltan Almorowicz. Jako znany jako Team Sprint. Tu macie o nim pewne tu i tam. I co? Pierwsza szosetka otworzona. Lecimy dalej. Dobra, kolejna szosetka. Dobra. Erik Esposito ze Śląsk Wrocław. Kiedyś miał trafić do Krakowa, wiadomo. Kun, Dominik Kun. Krzysztof Włokowicz. Romanczuk. Terpkowski. Jak tam mówię na wszystko to sorry. I tutaj mamy Hot World. Christopher Wedle. Więc kolejna otworzona. Więc lecimy dalej. Okej, lecimy dalej. Dobra. Kogo my tu mamy? Dawid Kurmuński, Jani Anantosow, Kai Merloto, kim on jest? Finlandia. Jasper Karlsson. Akuto Oshima. I mamy tutaj logo Team Sprint Pogoń Szczecin, Pocztowcy. Tu macie u nich w ogóle informacje itp. itp. To co? Lecimy dalej. Lecimy dalej.
Eliasz Arterson, Jakub Łukowski, Filip Przybułek, a co to w ogóle? FC Rotkart? Nie zauważyłem tego. Rafał Kuzowa. I mamy tego, który właśnie odchodzi. Łukasz Podolski. I tutaj mamy Rivals Forever. Tobiasz Iżwoliński. Wiadomo, mecze tych obu klubów od paru lat stały się jednymi z największych spotkań w naszym kraju. Z uwagi na wysoki poziom tych obu klubów, podczas spotkań Legii i Krakowa rywalizują młody promkarz z warszawskiej Legii i doświadczony na poziomie Krakowa. Z uwagi na pozycje, na których grają, nie spotykają się ze sobą bezpośrednio, lecz Tobiasz i tak musi rywalizować z napastnikiem, pronąc jego groźnych strzałów. No to ja to muszę teraz spokojnie, bo niestety z Wolińskiego i tak go nie ma. I lecimy dalej. Dobra. Została właśnie połowa. Muszę go się otworzyć. O Jezu, znowu karty? Tutaj widziałem i kraj w grę ekspresu z kartami? No dobrze, to tam zostawię. Chociaż nie będę się nudził. Dobra. No, pokaż. Rafał Augustowiak. Piotr Krawczyk. Kolejny z Górnika Zabrze. Rafał Janicki. Znowu Dominik Kun. O Jezu. I Jan Żurgin. Urzędny w Białorusi. Inny środko napadnik grający wcześniej w takich klubach jak CKS Moskwa, Dymia Kijów czy Dymia Berg. W piłkach również z laureatem studenckich strzelców Ligi Białoruskiej. W sezonu 18-19 oraz Pucharu i Super Pucharu Polski. No tak, nigdy nie zagrał. A teraz gra tak dużo, że chyba staje się chyba królem strzelców. I tutaj mamy Netgen, Filip Rejczyk z Legii Warszawy. Tu macie to też napisane. I tak jak tradycyjnie lecimy dalej. Dobra, kolejny. Teraz to już jest chyba piąta, więc w skrócie połowa. Dobra. Kacper Chodyga. Jak? Chodyna. Sorry, Chodyna. Roman i Kuba. Adam Marciniak. Krystian Giertker. Tak, wiem, możecie mieć bekę z mojej z omówienia nazwisk. Kutka i kolejny Team Sprit Piast Gliwice. Historia Piasta Gliwice rozpoczęła się w 1945 roku, czyli pierwszy awans do najwyższych rozwojów zaliczył po 64 latach istnienia w 2008 roku. Wow, i są w ogóle do dziś. Tak. I niestety dla drużyny, niestety Gitarz Katowice, niestety nie będzie tam, bo to jest seria pierwsza. Oni chyba pojawią się albo w drugiej, albo w trzeciej. Ja wstawiam, że w trzeciej. Lecimy dalej. Wdowiak, Mateusz Wdowiak. I to jest ten, który grał kiedyś w Legii. Tak, w Centrum spisał się on dobrze, ale głównie wychodzi z ławki, z tego powodu Wdowiak zdecydował się na transfer do Lublina.
Tak, mamy wdowiaka, byłego piłkarza i całkiem dobrze się wpisywał. Dal mu pięczek. Tu mamy Feliksa. Georgi Feliksa. Kondzior, Damian Kondzior, to chyba każdy go zna. I tutaj mamy Team Sprint, Grzegorz Tarasiemczyk, prawa obrona. Tu macie wszystko o nim. No. I klasycznie lecimy dalej. Już zostało mało. Dobra. Jason. Patryk Makuch. Makuch to teraz gra w Rakowie. Jak dobrze wiem. Żuchowski. Nilo Mapepa. Finlandia. Jezu, ale on ma nazwisko, Jezu. Jastrzębowski. I kolejny Team Speed. Michael Isaac, napastnik. Oczywiście rywalizował z Iwim. Ja dobrze pamiętam to starcie. Walczyli Hiszpanie na lewo i prawo, kto zdobędzie więcej bramek. Jak dla mnie to była nawet taka śmieszna rywalizacja. Przedostatni. I kogo my tu mamy? Big Anian. Tak wiem, śmieszno mówię nazwiska. Wlazło. No dobra. Może nie skomentuję jego nazwiska. Echman. Martasz. Kurwa, widzę troszeczkę. Sześć zawodników z Mielca? Cyrzański i kolejny Team Split. Logo Stal Mielec. Kolejny. Klub zaczął w 1960 klub Mielca przypadły na lata 70. To możecie w ogóle przeczytać, jak chcecie. No. I lecimy z ostatnią szóstką. Ostatnia szóstka. Tak, to dalej jest seria pierwsza. Jest nawet Kovacevic, ale teraz Kovacevicia nie ma, bo Kovacevic odszedł. Jak dobrze pamiętam, to chyba do Sportingu. Portugalia. Kopacz. Kaka Badze, Hergune, Włokowicz, Szczepan i tu mamy inny, Truf Patriot, Rumarczuk. Tu macie wszystko napisane. Czyli to jest po prostu Ukrainiec. Ciekawe, że koszulkę nie zmieni. Bo nie skończyli już z cateringiem z Wikinga. A potem gliwice przejęły. Dobra. To była niestety ostatnia szóstka. I co? Pozostaje tylko jedno. Okej, okay, to już wszystko. 10 saszetek otworzonych. Została druga dziesiątka, ale to już nagram następnego dnia. I co?
i myślę, że Wam się to spodobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I tak pomyślałem, żeby już zrobić live'a na telefonie, nie z TikToka, tylko na YouTubie. I sobie taką jakby segregację. Segregację kart właśnie z ekstraklasy. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu, co ty sądzicie, czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł, czy kiepski, nie wiem. To już wy napiszecie w komentarzu, co tym sądzicie. Ja z wami się żegnam. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I tak, to jest Kanada z Krakowa. I widzimy się w kolejnym vlogu. To cześć i pa, pa.